Kiedy się myśli o biografiach pozytywistów, warto pamiętać, że większość pisarzy pokolenia polskiego pozytywizmu to artyści, twórcy, którzy umierają, kiedy mają około 70 lat. Jedyny Aleksander Świętochowski, nazywany Nestorem polskiego pozytywizmu, papieżem polskiego pozytywizmu, dożywa prawie 90 bez mała. I o tyle jest to ciekawa figura, bo poza wielokształtną, wielobarwną, różnogatunkową siatką artystyczną, którą uprawia w całej swojej długiej twórczości 70-letniej, w tym prawie 90-letnim życiu, w tej biografii literackiej i artystycznej, i też życiowej, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne jest to, że Świętochowski, który umiera późno, bo w 1938 roku, dożywając właśnie prawie bez mała, bez kilku miesięcy 90 lat, przedłuża, można powiedzieć, swoją biografię i metrykalną, i życiową, i prywatną, i zawodową o blisko kilkadziesiąt lat, dlatego że druga żona Aleksandra Świętochowskiego, o czym czasami się nie pamięta, Maria Żydowo, żyła 102 lata, umarła w 2004 roku i można by pomyśleć, że w tej biografii pisarza pokolenia polskiego pozytywizmu skupia się tak naprawdę półtora wieku ludzkich, politycznych, historycznych i życiowych doświadczeń, dlatego że kiedy pomyśli się o tym, że druga żona Świętochowskiego właśnie umiera w 2004 roku w wieku 102 lat, zabiera w pewnym sensie też dziedzictwo Aleksandra Świętochowskiego, to dziedzictwo i warszawskie, i gołotczyźniańskie, gołockie, jak się wówczas mówiło, do grobu. Jest taką figurą, która no bardzo ciekawie pokazuje, jakie mogą być losy i te przedłużenia polskiego pozytywizmu czy długiego trwania. Oczywiście bardzo specyficzne, bo nie była to ani literatka, ani kobieta, która by pracowała na niwie artystycznej, tak jak pozytywiści, jak Świętochowski, Konopnicka, Orzeszkowa, Chmielowski, Ochorowicz, Prus czy Sienkiewicz. Właśnie to pokolenie, które umiera gdzieś w okolicy 1910, jak Konopnicka, Orzeszkowa, Faleński, 1912, jak Bolesław Prus, 16 jak Henryk Sienkiewicz, 17 jak Julian Ochorowicz, czy właśnie 38 roku jak Aleksander Świętochowski. I w tej biografii artystycznej, literackiej skupia się bardzo dużo różnych wątków. Nie sposób ich w takim krótkim zdjęciu opowiedzieć, ale warto pamiętać, że to jest twórca, który wybiera praktycznie poza poezją wszystkie gatunki artystyczne i literackie po to, żeby próbować i testować w literaturze różne wzorce gatunkowe, artystyczne, różne problematy, które sobie stawia. I to jest twórczość, która no właśnie w tym 70-letnim trwaniu, tego 90-letniego życia, pokazuje przeróżną konfigurację znaczeń, zjawisk, pytania Świętochowskiego o to, co zostało z polskiego pozytywizmu, konieczność odpowiedzi na pytanie, nawet po latach, na pytanie o to, jaki był polski modernizm, czy jakie były losy polskiej II Rzeczpospolitej, w której przecież intensywnie funkcjonował.